Po wylądowaniu w Tiranie jedziemy do miasta Duresz, które jest pierwszym punktem na trasie naszej wycieczki. Duresz jest jednym z najstarszych miast Albanii. Liczy około 120 tysięcy mieszkańców i jest drugim miastem pod względem liczby ludności po Tiranie. Statua Redona, iliryjskiego boga mórz i wód. Pomnik Mujo Ulkinaku, który walczył z Włochami. Pozostałości murów obronnych z przełomu V i VI wieku, wybudowanych przez cesarza bizantyńskiego Anastazjusza I. Pomnik upamiętniający 2700 ofiar I wojny światowej. Budynek koledżu w Duresz. Ruiny rzymskiego amfiteatru z II wieku, największego na Bałkanach, został zbudowany za czasów panowania cesarza Trajana. Położony jest na stoku wzgórza w sąsiedztwie murów obronnych i domów mieszkalnych. Z tego powodu jest uważany za jeden z najbardziej zagrożonych obiektów dziedzictwa kulturowego w Europie. Wejście do amfiteatru. Gdy zakazano walk gladiatorów, miejscowa społeczność chrześcijańska przejęła amfiteatr i pod trybunami zbudowała kaplicę. Pozostałości mozaik. Amfiteatr mógł pomieścić od 15 do 18 tysięcy widzów. W latach 1913-1920 miasto było tymczasową stolicą Albanii, zanim nie przeniesiono jej do Tirany. Pomnik partyzantów walczących z Włochami i Niemcami w czasie II wojny światowej. Molo i budynek Pista Ere. Niezbyt czysta plaża miejska, natomiast dzielnica turystyczna z pięknymi plażami i kompleksami wypoczynkowymi znajduje się kilka kilometrów stąd. Deptak przy plaży, a w tle port. Z Durres przejechaliśmy do miasta Kruja, położonego w środkowej Albanii. Początki miasta sięgają III wieku przed naszą erą, kiedy to powstało iliryjskie miasto Albanopolis, a pierwsze wzmianki o współczesnej Krui pochodzą z bizantyńskich dokumentów z VII wieku. Nad miastem góruje majestatyczny, średniowieczny zamek z wieżą strażniczą. W 1405 roku urodził się tu Jerzy Kastriota, zwany Skanderbegiem. Droga do zamku prowadzi przez turecki bazar pełen kramów z lokalnymi pamiątkami. Bazar liczy około 30 kramów zgrupowanych przy jednej wąskiej uliczce wybrukowanej kocimi łbami. Niegdyś bazar ciągnął się do samego zamku i liczył 150 sklepów. Miasto leży na wysokości 600 metrów nad poziomem morza, u stóp góry Sarisaltikut, liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców.
Na wzgórzu już na przełomie V i VI wieku wzniesiono fortecę. To jest środkowa część zamku, a właściwie jego współczesna rekonstrukcja dokonana w 1982 roku za czasów dyktatora Envera Hodży. Brama prowadząca na teren zamku. Rekonstrukcji dokonano z inicjatywy i według planów Pranvery Hodży, córki dyktatora, bez poszanowania prawdy historycznej dotyczącej obiektu. Przy zamku są ruiny meczetu sułtana Mehmeta Zdobywcy z pozostałościami minaretu. Meczet został zbudowany pod koniec XV wieku. W zamku mieści się Muzeum Skanderbega, narodowego bohatera Albanii. Przy wejściu stoi Skanderbeg w otoczeniu swoich wojowników. W muzeum prezentowane są eksponaty związane z historią regionu i z samym bohaterem. Witraż ze scenami ważnych bitew z wojskami osmańskimi. Średniowieczna kruja. Mural o wymiarach 17,8 metra na 5 metrów, pokazujący walki podczas oblężeń zamku w XV wieku. Replika hełmu i miecza Skanderbega, których oryginały znajdują się w Wiedniu. Freski ze scenami z życia Skanderbega, zawarcie antyotomańskiej koalicji z książętami albańskimi i ogłoszenie ostatniej woli. Po piersie Skanderbega. W 1443 roku Skanderbeg wzniecił powstanie przeciwko Turkom i przejął kruję, własność jego ojca. Zamek był trzykrotnie oblegany przez wojska otomańskie w 1450, 66 i 67 roku, ale nie został zdobyty. Turcy zdobyli zamek dopiero w 1478 roku, 10 lat po śmierci Skanderbega. Z zamku roztacza się rozległy widok na kruję i okolice. Czasy świetności miasta zaczęły się w roku 1190, kiedy stało się ono stolicą księstwa Arber, pierwszego państwa albańskiego. Armaty przed Muzeum Skanderbega. Wracając z zamku do miasta, ponownie przechodzimy przez Stary Bazar. Funkcjonuje on od czasów Skanderbega i został odrestaurowany w 1968 roku. Pomnik Skanderbega przy wjeździe do miasta. Opuszczamy kruję i jedziemy do Tirany. Po 30 kilometrach wjeżdżamy na przedmieścia Tirany. Tirana jest stolicą i największym miastem Albanii. Liczy 920 tysięcy mieszkańców. Za datę założenia miasta uważa się rok 1614. Stolicą Albanii Tirana jest od 1920 roku. Liczyła wówczas 17 tysięcy mieszkańców. W 1957 roku w mieście założono pierwszy uniwersytet w Albanii. Plac Skanderbega w centrum Tirany. Meczet Etema Beja ukończony w 1823 roku. Był jedynym czynnym meczetem za czasów Envera Hodży, ale dostępnym tylko dla obcokrajowców.
Pomnik Skanderbega stoi w miejscu, w którym do 1991 roku stał pomnik Stalina. Kopuła i dzwonnica ortodoksyjnej katedry Zmartwychwstania Pańskiego. Teatr Opery i Baletu oraz Biblioteka Narodowa. Wieża zegarowa o wysokości 35 metrów z pierwszej połowy XIX wieku. Reprezentacyjny bulwar Męczenników Narodu. Pomnik stulecia niepodległości Albanii w parku Rinja. Rzeka Lana przepływająca przez centrum Tirany. Siedziba jednoizbowego parlamentu złożonego ze 140 członków wybieranych na 4-letnią kadencję. Siedziba premiera albańskiego rządu. Dzielnica Blok, w której niegdyś mieszkali prominentni działacze komunistyczni. Willa Envera Hodży. Pomnik Chopina. Bordowy obiekt to Stadion Narodowy. Główny budynek Uniwersytetu Technicznego. Biały budynek to Muzeum Archeologiczne. Akademia Sztuk Pięknych. Wszystkie te obiekty znajdują się na końcu bulwaru Męczenników Narodu przy placu Matki Teresy z Kalkuty. Rankiem następnego dnia udajemy się na zwiedzanie bunkra numer 1. Do bunkra idzie się najpierw przez długi tunel, a potem drogą prowadzącą w górę. Bunkier to ogromny schron przeciwatomowy, wybudowany w latach 1972-1978 dla dyktatora Envera Hodży i jego wysokich dygnitarzy. Do zwiedzania został udostępniony w 2016 roku. Prywatne pomieszczenia dyktatora. W bunkrze są prezentowane dokumenty i wydarzenia głównie z okresu okupacji włoskiej i niemieckiej oraz zarys dziejów propagandy i przemocy z lat 1945-1990. Enver Hoxha uważał, że któryś supermocarstw lub inny nieznany mu wróg będzie chciał zaatakować Albanię. Tak się nigdy nie stało, ale cały kraj został usiany mniejszymi i większymi bunkrami, których jest podobno kilkaset tysięcy. Bunkier ma 5 podziemnych pięter i 106 pomieszczeń. Pomieszczenie dedykowane górnikom, więźniom i żołnierzom, którzy zginęli drążąc i budując bunkier. Sala kinowa, w której w razie potrzeby mogły obradować władze partii komunistycznej. Odtworzone wnętrze sklepu spożywczego z czasów rządów komunistycznych. Tędy wychodzą zwiedzający bunkier. Tirana jest otoczona górami. Niedaleko bunkra numer 1 znajduje się kolejka gondolowa Dajti Express. Kolejka ma 4354 metry długości, a przejazd trwa 15 minut. Kolejka dojeżdża na wysokość 1200 metrów, pokonując 800 metrów różnicy poziomów. Można stąd oglądać panoramę Tirany.
Górna stacja kolejki znajduje się na dość rozległym tarasowatym wypłaszczeniu zwanym balkonem Tirany. Można tu zażyć konnej przejażdżki lub spróbować swych sił na strzelnicy. Jest tu także 18-dołkowy minigolf. Przenocować można w hotelu Dighty Tower Belvedere, liczącym 23 pokoje. Zjeżdżamy kolejką w dół, kończąc nasz pobyt w Tiranie. Jedziemy teraz z Tirany do miasta Berat. Zwiedzanie Berat rozpoczynamy od ruin twierdzy wznoszącej się nad miastem. Mury obronne najlepiej zachowały się od północnej strony i tu znajduje się główne wejście. Mur obronny ma charakterystyczną bizantyjsko-osmańską architekturę. Większość zabudowań pochodzi z XIII wieku, chociaż są także starsze fragmenty z okresu antycznego. Na terenie twierdzy znajduje się kilka cerkwi. To jest katedra Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W katedrze jest Muzeum Ikon Onufriego. Kolekcja obejmuje 106 ikon i 67 obiektów sztuki sakralnej z albańskich cerkwi i klasztorów, w tym z Beratu. W muzeum nie wolno filmować ani fotografować. W katedrze znajduje się oryginalny, bogato zdobiony ikonostas z XIX wieku. Opuszczamy katedrę i kontynuujemy spacer po twierdzy. Twierdza Berat, choć znacznie zniszczona, nadal prezentuje się imponująco. Została zbudowana na planie wydłużonego trójkąta, a w skład jej murów obronnych wchodziły 24 wieże i 4 wejścia. Głowa rzymskiego cesarza Konstantyna I Wielkiego. Cerkiew Świętej Trójcy z XIV wieku. Widok z twierdzy na współczesny Berat i rzekę Osum, nad którą leży miasto. Kończymy wizytę w twierdzy i udajemy się do leżącego u jej stóp Beratu. Berat jest zwany miastem tysiąca okien ze względu na charakterystycznie usytuowane na stoku wzgórza domy z drewnianymi ciemnobrązowymi oknami. Most Gorica na rzece Osum, zbudowany w całości z kamienia pod koniec XVIII wieku przez Achmeta Kurta Paszę. Ma 7 łuków i 130 metrów długości. Fragment murów twierdzy Berat. U
usytuowana na skalę poniżej murów twierdzy cerkiew świętego Michała z XIV wieku. Historyczne centrum miasta wraz z twierdzą znajduje się na liście UNESCO. Tu widać wyraźnie, dlaczego Berat jest nazywany miastem tysiąca okien. Meczet Kawalerów z 1827 roku. Na nocleg przyjechaliśmy do miasta Pierre. To centralny plac tego przemysłowego miasta. Zostało ono założone w XIX wieku i nie ma tu zabytków. Przez centrum miasta przepływa rzeka Gwianica. Katedra Świętego Jerzego jest drugim co do wielkości kościołem w Albanii. Została przebudowana w stylu neobizantyjskim na planie Krzyża Greckiego w latach 1997-2000. Meczet z dwoma minaretami o nowatorskiej ażurowej konstrukcji wybudowany w 2005 roku. Tak wygląda rankiem główny plac Pierre. Wyjeżdżamy z Pierre w okolice Permetu, gdzie są baseny z wodami termalnymi. Minęliśmy widoczne w oddali miasto Tepelena i zatrzymaliśmy się na krótki postój nad rzeką Wiosa. Rzeka ma 272 km, z czego pierwsze 80 km w Grecji. Uznawana jest za jeden z najmniej przekształconych systemów rzecznych w Europie. Stalowym mostem przejeżdżamy na drugą stronę Wiosy. Jest koniec czerwca i w Albanii żniwa są już w pełni. Dojechaliśmy do Benia, gdzie znajdują się źródła termalne. W oddali, wysoko w górach, bieleją resztki śniegu. Do źródeł idziemy wzdłuż rzeki Lengarica. Po drugiej stronie rzeki znajdują się kamienne baseny, w których można brać kąpiel. Woda w basenach ma od 26 do 34 stopni, jest bogata w minerały i ma wysoką zawartość związków siarki. Dzięki temu pomaga m.in. na choroby skóry czy reumatyzm. Do basenów znajdujących się po drugiej stronie rzeki można przejść kamiennym mostem wzniesionym za czasów osmańskich. Jest to most Katiu, czyli most sędziowski. Po kąpieli można wybrać się na spacer kanionem rzeki Lengarica. Ma on 4 km, a miejscami jego ściany mają 100 metrów wysokości.
gorących źródeł malowniczą trasą jedziemy do Girokastry. Girokastra jest drugim obok Beratu albańskim miastem muzeum wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na położenie na zboczu góry często jest nazywana miastem tysiąca schodów. Liczy około 35 tysięcy mieszkańców. Miasto było bardzo zadbane w okresie komunistycznym, gdyż tutaj urodził się albański dyktator Enver Hoxha. Rękodzieła na płytkach łupku. Stromo wznoszącą się ulicą zmierzamy do leżącej nad miastem twierdzy. Pierwsze fortyfikacje powstały w XII wieku. Po zdobyciu przez Turków twierdza została rozbudowana w XV wieku, ale potem popadała w ruinę. Na początku XIX wieku została odbudowana przez Alego Paszę z Tepeleny. W twierdzy jest Muzeum Militariów. Włoski czołg z okresu I wojny światowej. Pomnik partyzanta. Twierdza góruje nad miastem. Duża część domów jest pokryta dachówkami z łupku, stąd Girokastra nazywana jest też Srebrnym Miastem. Amerykański samolot zwiadowczy, który w 1957 roku awaryjnie wylądował na terytorium Albanii. W latach 30. ubiegłego wieku było tu więzienie. Po 1944 roku przetrzymywano w nim więźniów politycznych. Scena, na której odbywają się festiwale folklorystyczne. Widok z innego fragmentu murów na miasto i charakterystyczne dachy kryte łupkiem. Wieża zegarowa. Została wybudowana na początku XIX wieku. Legenda mówi, że jej dzwon słychać aż w Ioanninie w północno-zachodniej Grecji. Jedna z trzech bram prowadzących do twierdzy. Opuszczamy twierdzę i wracamy do miasta. Starówka jest dobrze przygotowana na przyjęcie turystów. Misie wiszą po to, by zbierać na siebie wszystkie złe spojrzenia kierowane na dom. Fragment murów twierdzy nad starówką. Nocujemy we współczesnej dzielnicy miasta. Stadion może pomieścić 8400 widzów. Do 2020 roku odbywały się na nim mecze albańskiej Superligi.
Z Girokastry przejechaliśmy w okolice miejscowości Muzine, by odwiedzić źródło wody zwane Błękitnym Okiem. Źródło zasila rzekę Bystricę, a to jest niewielka zapora spiętrzająca wodę na tej rzece. Do źródła prowadzi wygodna droga wzdłuż rzeki. Rzeka, zgodnie ze swoją nazwą, płynie wartkim nurtem. Nad źródłem jest platforma widokowa, z której można podziwiać ten fenomen natury. Dawniej to miejsce było traktowane jako prywatna własność dyktatora Envera Hoxhy i zwykli Albańczycy nie mieli do niego dostępu. Źródło wyrzuca kilka metrów sześciennych wody na sekundę. Woda wypływa z dużej głębokości. Nurkom udało się zejść 52 metry w dół, a dalej było zbyt wąsko i bardzo wysokie ciśnienie. Wypływająca woda ma zaledwie 10 stopni, ale nie brakuje chętnych do zażycia kąpieli w tym miejscu. Woda w Bystricy jest krystalicznie czysta. Rzeka ma 25 km długości i uchodzi do Morza Jońskiego. Kolor wody zmienia się wraz ze zmianami głębokości nurtu. Dającym się we znaki upale wracamy na parking tą samą drogą. W Albanii na rzekach jest około 170 zapór, a z elektrowni wodnych pochodzi 90% energii elektrycznej. Kończymy wizytę w tym pięknym przyrodniczym zakątku i udajemy się do Butrintu. Butrint to niewielka osada i stanowisko archeologiczne. Jest tu także całkiem dobrze zachowany zamek wybudowany przez Wenecjan w XV wieku oraz wieża wenecka z tego samego okresu. Aleją wysadzaną eukaliptusami idziemy na stanowisko archeologiczne. W starożytności była tu osada, według legendy założona przez uciekinierów z Troi. W VII wieku przed naszą erą była tu grecka kolonia i port, a w II wieku przed naszą erą pojawili się tu Rzymianie. Butrint znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Świątynia Asklepiosa z końca IV wieku przed naszą erą. Amfiteatr z III wieku przed naszą erą mógł pomieścić 1500 osób. Przylegająca do amfiteatru wspomniana już świątynia Asklepiosa. Tu jest mozaikowa posadzka, ale została zabezpieczona warstwą piasku. Baptysterium z VI wieku. Jest tu mozaika zawierająca 69 motywów roślinnych i zwierzęcych, dla bezpieczeństwa przysypana piaskiem.
odsłonięty fragment mozaiki przy jednej z budowli. Wielka bazylika wybudowana w VI wieku, kiedy to był Trient, został siedzibą biskupstwa. Była budowlą trzynawową. Zachowały się arkady oddzielające nawy oraz ściany zewnętrzne. Pozostałości portu. Fragment murów obronnych. Brama morska z IV wieku przed naszą erą. Lwia brama, także z IV wieku przed naszą erą, z reliefem lwa pożerającego głowę byka. W najwyżej położonej części Wenecjanie wznieśli zamek obronny. W zamku jest obecnie niewielkie muzeum, w którym eksponowana jest część znalezisk archeologicznych. Z murów zamku roztacza się rozległy widok na okolicę. Około 20 km stąd znajduje się miasto Saranda, które jest kolejnym punktem na trasie naszej wycieczki. Saranda leży na południu Albanii, nad Zatoką Morza Jońskiego, naprzeciw greckiej wyspy Korfu. Liczy niecałe 40 tysięcy mieszkańców. Ten turystyczny kurort jest chętnie odwiedzanym miastem w Albanii. Turystów przyciągają plaże oraz górskie krajobrazy w otoczeniu. Podczas II wojny światowej Saranda została zajęta przez włoskie wojska i przemianowana na Porto Edda na cześć najstarszej córki Mussoliniego. Widok na port i terminal promowy. Saranda jest miejscowością wysuniętą najdalej na południe na tak zwanej albańskiej riwierze. Publiczna plaża. Cerkiew pod wezwaniem świętego Haralambosa. To był kapłan w mieście Magnezja leżącym w Azji Mniejszej. Zginął męczeńską śmiercią na początku III wieku. Statki oferujące morskie przejażdżki.
kilometrowy nadmorski deptak. Pomnik dysydenckiego pisarza i poety Bilala Ksateri. Obok pomniki trzech bohaterów ludu poległych w II wojnie światowej. Nazwa miasta Saranda wiąże się z 40 męczennikami z Sebasty. Byli to żołnierze 12 Legionu Rzymskiego zwanego Piorunującym. Jako kapadoccy chrześcijanie odmówili złożenia ofiary bogom pogańskim. Zostali wystawieni na mróz i zamarzli, a ich ciała spalono w okolicach miasta Sebasty w środkowej Turcji w 320 roku. Opuściliśmy Sarandę i wracamy do Tirany. Pierwszy odcinek tej trasy prowadzi wzdłuż wybrzeża Morza Jońskiego. Przejeżdżamy przez miejscowości leżące na albańskiej rivierze. Cały czas towarzyszy nam Morze Jońskie. Zatrzymujemy się nad zatoką o włosko brzmiącej nazwie Porto Palermo. Na plaży nie ma tłoku, ale w wodzie jest dużo jeżowców, co zresztą świadczy o jej wysokiej czystości. Nad zatoką wznosi się twierdza Panormos, zwana też Porto Palermo albo twierdzą Alego Paszy. Już w średniowieczu był tu zamek, który pod koniec XVIII wieku został rozbudowany przez Alego Paszę z Tepeleny. Później były tu koszary wojsk albańskich, a w czasie II wojny światowej magazyny broni. W czasach Envera Hoxhy znajdował się tu punkt internowania rodzin chłopskich, które naraziły się komunistycznym władzom. Kamienne schody prowadzą na górny dziedziniec. Twierdza ma plan trójkąta z narożnymi wieżami, obszernym dziedzińcem na górze i z wieżyczkami do obserwacji. Z górnego dziedzińca można podziwiać jedną z najpiękniejszych panoram albańskiej riwiery.
na zdjęciu pomnik Alego Paszy w mieście Tepelena. Odjeżdżamy z Porto Palermo. W północnej części zatoki widać poradziecką bazę okrętów podwodnych. W skalistych klifach wykuto schrony, w których w razie zagrożenia można było ukryć okręty. Kontynuujemy przejazd wzdłuż albańskiej riwiery. Musimy teraz z poziomu morza serpentynami wjechać na wysokość 1027 metrów na przełęcz Logara. Mijamy kolejne miejscowości albańskiej riwiery. Widoki są jeszcze bardziej oszałamiające niż na pierwszej części trasy. W oddali widać zarys greckiej wyspy Korfu. Jesteśmy na punkcie widokowym na przełęczy Logara. Przełęcz wchodzi w skład parku narodowego o tej samej nazwie. Jest on niewielki, ma zaledwie 10 km kwadratowych. Kilometr pod nami rozpościera się Morze Jońskie. W tej okolicy do brzegu dobijał Juliusz Cezar w 48 roku przed naszą erą, podążając śladami Pompejusza w czasie wojny domowej w starożytnym Rzymie. Teraz ruszamy serpentynami w dół. Tu zatrzymujemy się na krótki postój na posiłek. Zjechaliśmy 1000 metrów w dół i jesteśmy na powrót na poziomie morza. Dojeżdżamy do Tirany i tu kończy się nasza wycieczka, ale zostajemy jeszcze w Albanii na tygodniowy pobyt. Ten nowoczesny architektonicznie budynek to nasz hotel, w którym spędzimy tydzień. Znajduje się on w miejscowości Golem, 13 km od Durres. Hotel leży bezpośrednio przy plaży, a to widok z naszego balkonu. Plaże w Golem są szerokie i piaszczyste.
Wzdłuż plaży biegnie szeroka promenada. Zachody słońca są niezwykle urokliwe. Hotel New Epidam pięknie prezentuje się również po zmroku. I tym widokiem kończymy naszą relację z wycieczki i pobytu w Albanii.